Cześć! Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego pracujemy 8 godzin dziennie, a dlaczego nie 6 albo 12? Czy w ogóle istnieje optymalna liczba? Dzisiaj pochylimy się nad tym tematem. Oczywiście chcielibyśmy pracować mniej niż 40 godzin w tygodniu, ale i tak możemy się nazwać szczęściarzami. Na przełomie XVIII i XIX wieku, czyli w czasach rewolucji przemysłowej, szary robotnik pracował od 14 do 16 godzin dziennie. I być może byłoby tak do dziś. Ale w 1771 roku urodził się Robert Owen. Był to gość o mocno lewicowych poglądach, którego dzisiaj w internecie pieszczotliwie nazwano by lewakiem. Nie do końca podobał mu się kapitalizm, struktury klasowe czy ubóstwo robotników. Był on zwolennikiem ustroju komunistycznego, jego zdaniem własność prywatna rodziła jedynie konkurencję i chciwość. Był wrogiem indywidualizmu, marzył o tym, aby ujednoliczyć ubiór tak, aby żadna osoba nie wyróżniała się w społeczeństwie. Chciał także zlikwidować instytucje małżeństwa. Zależało mu na tym, aby dzieci wychowywane były wspólnie przez społeczeństwo. Chciał także zlikwidować ulice i wybudować duże blokowiska, które miały być samowystarczalnymi wspólnotami. Ale nie był on tylko teoretykiem. W 1799 roku kupił fabrykę włókienniczą i tam testował swoje idee. Między innymi wprowadził przedszkola dla dzieci pracowników, ale to, za co możemy mu być szczególnie wdzięczni, to fakt, że w 1810 roku wprowadził 8 godzinny dzień pracy. Jego założenie było takie, że człowiek powinien poświęcać 8 godzin na pracę, 8 godzin na rekreację i 8 godzin na sen. Oczywiście na początku przedsiębiorcy nie byli pozytywnie nastawieni do tego pomysłu. Raczej chcieli, aby robotnicy pracowali jak najwięcej i wytwarzali jak najwięcej dóbr, ale pojawił się jeden przedsiębiorca, który pomyślał, że może to nie jest taki zły pomysł. Tą osobą był Henry Ford i w 1922 roku, czyli 12 lat po Owenie, razem ze wspólnikiem wprowadzili sześciodniowy tydzień pracy po 8 godzin. 4 lata później dodali także wolne soboty, czyli od tego momentu robotnicy pracowali 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Jego uzasadnienie było takie, że wypoczęty i wdzięczny pracownik będzie pracował wydajnie. Dodatkowo ludzie będą mieli czas, aby wydawać pieniądze, co powinno pozytywnie wpłynąć na ekonomię. Dodatkowo podwoił wynagrodzenie wszystkich pracowników, ponieważ uważał, że wydajność w fabryce można osiągnąć poprzez zatrudnianie najlepszych specjalistów. I miał rację. Wydajność w fabryce amerykańskiego potentata nie spadła, a nawet zyski podwoiły się w przeciągu dwóch lat. Idea została zauważona i powoli rozlała się na cały świat. Niby piękna historia, ale zwróćcie uwagę na to, że pracujemy według zasad, które zostały wymyślone 200 lat temu. Dzisiaj nasza praca jest dużo bardziej złożona, dużo bardziej wymagająca umysłowo. Mało kto wali przez 8 godzin młotkiem w jeden punkt. Więc ile tak naprawdę powinniśmy pracować? Bo nie oszukujmy się. Na forum Hacker News co jakiś czas pojawia się takie pytanie do użytkowników. Ile godzin dziennie pracujecie? Ale mówimy o takiej rzetelnej pracy, czyli kiedy faktycznie robicie jakieś zadanie, a nie, że tam sobie chodzicie na kawkę czy jakieś pogaduszki. I niektórzy odpisują, że pracują 2-3 godziny dziennie, inni, że około 5. Potwierdzają to badania. Szacuje się, że pracownik umysłowy pracuje w tygodniu 12,5 godziny, czyli nieco mniej niż 3 godziny dziennie. Reszta to bezużyteczne spotkania, kawy, pogaduszki, toaleta, przerwy itd. Ale to tylko jedna strona medalu, bo to nie jest tak, że jeżeli idziemy na krótki spacer po kawę, to nie pracujemy. W odcinku o samotności mówiłem o myśleniu szybkim i myśleniu wolnym. Podczas tego spaceru nasz umysł cały czas pracuje nad potencjalnymi rozwiązaniami naszych problemów, bo to nie jest tak, że wychodzimy z biura i automatycznie jesteśmy w stanie wyłączyć myślenie. Czyli można by nawet powiedzieć, że przerwy w pracy kreatywnej są wręcz niezbędne. Nasz mózg nie jest gotowy do ciężkiej i długiej pracy. Nasi zbieracko-łowieccy przodkowie raczej nie wysilali naszego umysłu, to znaczy byli uważni, żeby w razie czego uciec przed zagrożeniem, ale to w zasadzie tyle. To, jak długo jesteśmy w stanie utrzymać koncentrację, zależy od naszego wieku. Dwulatek wytrzymuje około 7 minut, pięciolatek około 14 minut, natomiast dorosły do 20 minut. Na Uniwersytecie w Toronto przeprowadzono badania odnośnie przerwy na lunch i okazało się, że unikanie takiej poprawnej przerwy na lunch może negatywnie wpływać na naszą efektywność po południu. Jest taka aplikacja o nazwie DESTEM. Jest to oprogramowanie, które śledzi aktywność na naszym komputerze i możemy sobie wygenerować raport, ile czasu spędzamy produktywnie. W jednej z firm przeprowadzono analizę takich raportów, bo chciano stwierdzić, jakie nawyki mają najbardziej wydajni pracownicy. I okazało się, że najbardziej efektywni pracownicy wcale nie spędzają w pracy więcej czasu niż reszta. Robili oni za to regularne przerwy, a dokładniej średnio co 52 minuty mieli 17 minut przerwy. Jak możemy wykorzystać tę wiedzę, aby być bardziej produktywnymi w pracy? Ja stosuję technikę Pomodoro, a bardziej po polsku technikę Pomidora. Na czym ona polega? Chodzi o to, aby ustawić sobie jakiś timer i pracować cyklami. Jeden cykl to 25 minut pracy i 5 minut przerwy. Przy czym jeżeli mówię 25 minut pracy, to mówię o takiej faktycznie rzetelnej pracy, czyli staram się, aby nic mnie nie rozpraszało, nie wychodzę wtedy na kawę, wyłączam wszystkie powiadomienia, staram się nie zaglądać na Instagram i tak dalej, no i potem klasyczne 5 minut przerwy. Co cztery takie cykle mogę sobie zrobić dłuższą przerwę od 15 do 30 minut. Dużą zaletą tej techniki jest to, że wieczorami mogę zamknąć laptopa i nie myśleć o pracy, nawet jeżeli nie wszystko zostało skończone. Ponieważ wiem, ile średnio pomidorów doworzę każdego tygodnia dla mojego pracodawcy, jestem zadowolony i staram się po prostu utrzymywać tą liczbę. To, ile godzin powinniśmy pracować dziennie, to tylko jeden aspekt, ale drugi to, ile dni w tygodniu powinniśmy pracować. W Sydney jest taka firma programistyczna o nazwie Reinteractive i oni od lat mają taką politykę, że pracują tylko 4 dni w tygodniu. Piątek to jest czas przeznaczony na samorozwój, na podnoszenie swoich kwalifikacji. I ma to szczególne znaczenie w przypadku firmy informatycznej, ponieważ technologia rozwija się bardzo szybko. Ale nie tylko firmy technologiczne eksperymentują w tym obszarze. Jest taka firma rekrutacyjna o nazwie Luca Head i tam właściciel na początku 2020 roku stwierdził, że również chciałby spróbować 4-dniowego tygodnia pracy. Argumentował to tym, że jest to ciężki okres i chciałby, aby pracownicy mieli więcej czasu dla siebie. Po 8 tygodniach zauważył, że ludzie są dużo bardziej skupieni od poniedziałku do czwartku. Te dwa przypadki to małe firmy, ale również duże zaczynają myśleć o tym eksperymencie. W grudniu 2020 roku pojawił się artykuł, że nowozelandzki oddział firmy Unilever również chciałby przetestować czterodniowy tydzień pracy. Jest to dosyć mały oddział składający się z 81 osób. Oczywiście będą oni dostawali dokładnie takie samo wynagrodzenie. I po okresie testowym firma podejmie decyzję, czy chciałaby rozszerzyć tą politykę na 150 tysięcy pracowników na całym świecie. W maju 2020 roku premier Nowej Zelandii powiedziała, że firmy powinny rozważyć czterodniowy tydzień pracy, aby poprawić produktywność, ale także poprawić jakość życia pracowników. Jeszcze nie wiem, jak namówić mojego szefa na czterodniowy tydzień pracy, ale jestem bardzo ciekaw, jakie są wasze metody na efektywną pracę i oczyszczenie umysłu. Dajcie znać w komentarzach na YouTubie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!